Poprzedni odcinek, który dopisił się wam, bardzo spodobał. To fajnie, bo ja oprócz tego, że mam delikatny problem ze snem, nawet całkiem dobrze się bawię. A więc, moi drodzy, zapraszam na odcinek. 40 tysięcy w ogóle to kolejny odcinek, jakby co. Szybciej się przywitałem, niż żebym się ściągnął filmik, nie wierzę. Ale wiaterek powiał. No prawie jakby Five Nights at Freddy's. Ale oni mają wielkie dupska. I dalej wiejesz. Co tu się odpierdala? Ej, on coś tam mówi! Pokaż tego dyska, proszę cię, pokaż tego dyska. Proszę cię, pokaż tego dyska. Ej, widzisz, on tam coś szeptał, tak mówił tak do tego brzucha. No to fajnie. Tynki winki. Dipsy. Lala. Bo. Baruciak. Czy da się przygarnąć po? Chciałbym go mieć u siebie w domu. Siedziałby przy tym biurku. A pewnie może się spytać, Adam, a po co ci drugie biurko? A ja ci powiem... Nie wiem, w sumie sam mieszkam w tym pokoju. Po co mi drugie biurko? Ładnie wygląda, okej? Okay? Tak tumblerowo wygląda, okej? Okay? No patrzę, patrzę! A co tam jest? Jezu, tam jest zamknięte dziecko! Dziecko tam zamknęli! I to dziecko jeszcze wołało pomoc! To dziecko wołało pomoc! Jezu Chryste! Co tu się odjebało? Prophecy was right! Oh my god! The prophecy is true. Jezu, te dzieci widać, że są tam zamknięte na siłę, są w tym domu i nie mogą się wydostać. Całe moje dzieciństwo. Ale pada. Słyszycie te krzyki w tle? Te jęki? To przerażenie w głosie? Ale Joseph bardzo lubi wyglądać przez okno, kiedy pada deszcz. Ja tu czuję strach, bezsilność. Słabość. Pewnego dnia w krainie Teletubisiów pojawiła się chmurka i zaczął z niej padać deszcz. Ale niemiła chmurka. No i se poszła chmurka. Po deszczu coś zostało. Małe kubki królików? Jaki to jest ciul! Po! Cio to? To są szczochy! Wielka kałuża. Ale tam od razu wielka. I wiecie, większe. Co się stało? Jak to po nasiurą? Ty pa z tyłu idzie, idzie bolec! Będzie f***ol! I w królika papa, jak królika wywali tak z buta, tak... O, tak leci w powietrze, pa! Dobra, króliki jednak, uratowany królik. Do samego końca miałem wrażenie, że ten królik poleci w... poszybuje w niebo. No to były bardzo nieszczęśliwe, bo króliki są super. Króliki są najlepszymi zwierzętami na świecie, zaraz obok psów i psi. No i bolec wszedł w szczochy. No nieszczęśliwie i niedobrze. Wytrzyj o niego, wytrzyj o po. Po i tak dzisiaj popełni samobójstwo. Dlaczego po rymuje się z samobójstwo? Albo z tabletka po. Aaaa, jak mi weszło. Tabletka? Po! Tabletka? Po! Dipsy wszedł w kałużę. Jezu, nie mów do mnie tak wyraźnie, bo ja cały czas zapominam, że wy umiecie mówić, okej? Okay? Yeah. I czemu mówisz o sobie, jeszcze ci o sobie i tańczysz? Yeah. I tak... Yeah! Yeah! Yeah, dawaj! Oh yeah! O-o, zapomniałem się przywitać na początku, o tak! Właśnie sobie przypomniałem o tym, co robi zawsze po, jak mówi, więc no. Najmocniej was przepraszam, że o tym zapomniałem, po prostu miałem sporo na głowie. Bardzo Idzie w p***ol! I teraz drugi bolec wywali też królikowi tak totalnie w łeb i on tak poszybuje! Uważaj, lala kałuża! Uważaj, lala kałuża!
Lala, uważaj, kałuża! Lala, czy ty jesteś upośledzona? Jaka... Czy ty jesteś głupia, Lola? Lala, Lola? Lol? Oooo! I teraz taka zdziwiona, typowa blondynka. No właśnie, ja też bym się tak czuł, gdybym wszedł w szczochy. Też bym pokazał i spójrzcie, spójrzcie. Ej, dobra, kiedy pani Medensa? Pani Medensa? O tak! O tak będzie ten. O tak! I teraz ten debil też wejdzie w kałużę, nie? Co on ma w ogóle? Co niesie? Co on tam niesie? Co to jest? O-o! O-o! Skąd wziąłeś tą torebkę? Komu ukradłeś? Komu ukradłeś? Teletubbies pedał. Teletubbies pedał. Uważaj, Tinky Winky, kałuża! Ej, on znowu coś mówi pod nosem! To jest przerażające, słuchajcie. Pokaż tego cycka, proszę cię, pokaż tego cycka. Proszę cię, pokaż tego cycka. On ma chyba schizofrenię, on cały czas tak... Pokaż cycka, pokaż. Uważaj, Tinky Winky, kałuża! Słucham? To jest facet i nosi torebkę? Na pewno ją ukradł. Z całą pewnością ukradł. Uważaj, kałuża! Słucham? Kałuża, debilu! Uważaj, Tinky Winky! Uff! I ona spadnie mordą. Wejdzie teraz twarzą w tą kałużę. Co to jest? Szczochy. I teraz wy wyszłyście na kretynów, a on jedyny na osobę mądrą. No nie przemyśleliście tego. No nie przemyśleliście. Ale beka, ale żeś oszukał teraz. Zaskoczyłeś mnie jak... No i ale wszędzie teraz robisz... A ten ma zawsze największą bombę. No i poszli sobie. Z tymi swoimi grubymi pośladami. Nie, żebym ja miał chude pośladki. Nie, no mam całkiem ładne pośladki, mogę wam pokazać. Kiedy ostatnio widzieliście swoje plecy? Ej, bo ja mam takie pytanie. Kiedy ostatni raz widzieliście swoje plecy? Bo sobie tak ostatnio uświadomiłem, że ja bardzo rzadko widuję moje plecy i moje plecy. To jest taka moja ogólnopolska akcja w promowaniu patrzenia na swoje plecy, ponieważ wydaje mi się, że one są bardzo, bardzo smutne, jak się na nie tak nie patrzy. Bo my cały czas omijamy, bo cały czas tylko brzuszek i tylko brzuszek. A plecy to co? Wydaje mi się, że plecy też powinny być zainteresowane. Więc proszę napisać komentarz na dole, właśnie w tym momencie, jak teraz do was mówię. Dzisiaj popatrzę na moje plecy. Dziękuję. Rzuć ten komentarz. Zlajkuję. Zlajkuję to moje konto. Kreks będzie lekko. Kebeka. Jaki luj to jest. Co się dzieje w ogóle? Próbuję wydedukować jak Sherlock. What the heck is going on? No i gdzie idziecie? Co widzicie? O, co tam będzie? Ło, wow, tam słoń i pelikan! Wydaje mi się, że to na arkę ich prowadzą. Wydaje mi się, mam taką teorię, że to jest przed końcem świata. To jest jeden dzień przed końcem świata, te teledubisie. To jest koniec świata zaraz. Co to jest? Co? No to fajnie. Hejo! Hejo! Co tam jesz? Pewnego dnia w... Nie, Borucia, to jest normalne, nie wiem o co ci chodzi. Coś ci się tu nie podoba w tej bajce? Może tu jest coś dziwnie, na przykład jedzą? Fajnie, Teletubisiu w Tinky Winky był tak najedzony, że nie mógł dokończyć telegrzanki. Najedzony! Najedzony! No najedzony! Dziwna telegrzanka. Jaki jest pizdany ten odkurzacz. Ten odkurzacz jest po najlepszej marihuanie w jego życiu. Włożył ją więc do torby, żeby zjeść później. Ja tak robię zawsze, jak idę do restauracji. Czemu ktoś ci każe, jak będzie twoje życie? Ten narrator jest też przerażający. Tu wszystko jest przerażające. Ta rzeczywistość mi się nie podoba. A mnie dalej dupę... Nie wiem. Do torby. Czemu jesteś facetem i nosisz torebkę swoją drogą? Teletubbies pedał. I czemu tamten coś robi... Do torby. Ja mam wejść do torby? Czy... O co ci chodzi? Czemu to powtarzasz? Czemu to wszystko jest tak bardzo nie tak?
Okej, okay. Dziwnie się czuję, więc muszę teraz... Nie wiem. Na pewno wiem, że już nigdy w życiu nie siurpnę. Torba! No i za... Super torba. Wsadzę by ją na przykład w dupę. Jedyny plus tego czegoś to jest to, że są tu króliki. I może sobie na nie na te króliki położyć. Zobaczył kapelusz Dipsy. Kapelusz? Od kiedy to jest jej kapelusz? Kiedy ona ostatni raz nosiła ten kapelusz? Włożył go do torby. Jak to do torby? No gdzie, jak ta torba jest za mała? Nie włożysz. Nie włożysz. Ta dziurka jest za mała. Wow! Magik! Jak on włożył do tej torby? To torebki? Jest! Jest! Woohoo! Tego nie włożysz, nie? Nie ma opcji, że tego... Nie włożysz tego do tej torby. Jak on włoży do tej torby, to ja już wydaje mi się, że wtedy ja będę w stanie już włożyć wsze... Nieco dalej Tinky Winky zobaczył piłkę Lali. Piłka Lali? Włożył ją do torby. Okej. Okay. Do torby! Przypominamy do Jessica Jones i Kilgrave'a, który każe ci robić rzeczy i ty musisz je zrobić, nieważne, że są możliwe czy nie. Na przykład oddaj mu serce i wycinasz serce ze swojej klatki piersiowej. Nie może. Nie może, nie ma opcji. Nie może. Co jest? Co jest? Co jest? To ja idę wkładać. Jest! Woohoo! Nie włożysz tego. Nie włożysz tego. Nawet nie myśl, żeby to wkładać do tej torby, bo jak włożę do tej torby... Trochę dalej Tinky Winky zobaczył hulajnogę Po. No to za hulajnoga. I to jeszcze Po! Ją też włożył do torby. Do torby. Ale to jest luj. Jaki to jest luj. No i włożył. Włożyć włożył. Włożyłeś. Torba Tinky Winky jest już pełna. No. Zrobiła się bardzo ciężka. Bardzo ciężka. Nie fajnie. Nie ładnie. Jak ją teraz podnieść? Ja to wyciągnę, czekaj. Czekaj. O! Wow! Wyciągnąłem! Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się on wam spodobał, a właśnie ten palec to nie był do ciebie. Znaczy, no. To było do Teletubisi. Nie chcę znowu o nich śnić, okej? Okay? Jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie ich tyle, ile mówiłem, czy ja mówiłem, to pojawi się kolejny odcinek, ponieważ zauważyłem, że lubicie, no to robię to, co lubicie, no i wiecie, taka sytuacja. Jak na razie, trzymajcie się i pa, pa. Hej! Tak, to by się mówił, hejo!